Okej, zapraszam Was na następny 15 odcinek z Zagrajmy z Sonic Adventure DX. Mamy przed sobą kolejne zadania u Knucklesa, naszego czerwonego siłacza. I jedziemy dalej z przygodami naszymi. Dobra, wchodzimy do windy, bo Eggman z przypadku, czy też specjalnie coś wykradł, nic nie trzymał w ręce, no ale coś wykradł jednak. I sprawdzimy, co to w ogóle ma być. Eggman, give me back the Master Emerald. Knuckles, this isn't what you're after. You're right. That's okay, though. I can use you as a guinea pig to test it. Chaos! Chaos! Chaos? It's that creature again. The same one I saw on my island. He was there when the Master Emerald shattered. I'm sure of it. He saved me the trouble of looking for him. Now I'll get him good. Way to go, Chaos! Changing shape won't scare me. Give me your best shot. Mamy teraz jeszcze większego Chaosa. Takiego Sonic nie miał. Który nie dość, że jest znacznie większy od swojego poprzedniej formy, to jeszcze takie rzeczy mi tu robi. Tak należy się z nim obchodzić. Wyciąga łapę i praktycznie mamy ogarniętego bossa. Dobra, zbierajmy szybko te pierścienie, kurde. Bo jak ja tak jeszcze mogłem przegrać. Biedny Żyrandol. Kurde. No patrzcie, przegrałem. Że ja przegrałem? Przecież ja w tej grze... Ja w Adventure DX nie mogę przegrywać, ty. To jest zbyt prosty boss. Naprawdę, żeby skusić w tym momencie. Nie no. Mamy pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Specjalnie zrobiłem taki odcinek na pamiątkę, żeby było. Dzisiaj z Basią zrobiliśmy dosyć spory spacer. Nawet fajnie nam się chodziło. Ale pogoda była słaba. Dzisiaj może nie było aż tak zimno, ale w pewnym momencie było już jak wracaliśmy praktycznie, trochę długą drogę przebyliśmy, deszcz zaczynał padać i trochę zmarznęliśmy i trochę się nachodziliśmy. Oła, cholera jest. Więc w domu trzeba się jakoś rozgrzać. Jak nie ma co robić w domu, wszystko jest porobione, jedzenie niby jest, tak? To przecież można sobie pograć, nie? Zrobić odcinek dla was i zobaczyć. I know something that might. It's about Sonic. What? What about Sonic?
He's after the pieces of the Master Emerald too. What do you mean? You're not the only one on a wire, you Jace idiot. Why should I ruin your surprise? I wonder what he meant by that. I'd better find Sonic. I wonder why Sonic is after the Master Emerald. I'd better work fast and get to the bottom of this. No i teraz Knuckles zastanawia się przed faktem dokonanym, ponieważ Sonic okazuje się też być posiadaczem kilku szmaragdów chaosu. I teraz jedno mnie zastanawia w Knucklesie, dlaczego on taki jest trochę naiwny. Patrzcie, Eggman wrobił go w to, że on chciał te szmaragdy, wiecie, dla dobra, czy po prostu on o tym nie wiedział, nie? I dziwi mnie teraz to, dlaczego Knuckles mógł uwierzyć Eggmanowi, skoro widać, że on coś kombinuje, tak? Nie wiem, czemu Knuckles nie pomyślał o tym przedtem. A tu jednak... A tu jednak widać, jak on po prostu podszedł do tego, no, dosyć dziwnie. I... Teraz trzeba będzie zobaczyć, czy w ogóle po pierwsze dobrze idę, bo jeżeli coś w jaskini, bo chyba coś nie sądzę. Tutaj będzie potrzebny jakiś przedmiot, jakiś taki dodatkowy. Niestety nie pamiętam wszystkich lokalizacji. W ogóle powiem wam, z innymi postaciami mam zawsze problem. Zawsze tak jakoś nie mogę się odnaleźć w nich, co do kogo należy i gdzie, w jakim momencie. Dlatego ten szmaragd jest tak rozpierdzielony. Natomiast na wstęp tutaj na Knucklesem jedynie można się udać po ten emblemat, który jest ukryty w trybie Adventure. I dlatego my to kiedyś będziemy robić. Nie wiem, czy w tym odcinku na razie popchniemy fabułę, czy zrobię taki inny oddział, taką miniserię, gdzie wszystkie postacie będą zbierać swoje przedmioty. Gdzieś w jaskiniach. Tylko teraz gdzie dokładnie? Tutaj nie. Na pewno nie. Zaraz, ja się tu pogubiłem. Tu na pewno nie. W... U Tailsa też nic. Cholera, widzicie? To jest tak, jakbyście grali w coś od bardzo dawna. Kojarzycie mniej więcej wszystkie lokalizacje. A jednak gdzieś pomiędzy... O właśnie, to jest tutaj, ej. To jest tu wszystko. Tutaj coś jest do wykopania. Knuckles ma tu swój upgrade. You've got the shovel claw. Now you can dig through dirt and stone. Press the jump and action buttons simultaneously. Możemy wypróbować to. I to jest fajny bajer u Knucklesa, bo możemy kopać przedmioty różne w ziemi. Fajne dźwięki wydaje przy tym. I w ten sposób na wersji GameCube'owej, czy na komputerze, czy na remasterze z 2010 roku, możemy w ten sposób nawalać sobie życia. Trochę to trwa oczywiście, ale sam fakt dokonania takiej... Damn it! Sam fakt dokonania takiego sprawdzania
sprawdzania terenu jest bardzo dobre. Nawet czasami udało mi się osłonę tutaj zdobyć przez takie przekopywanie się. Musimy dwa guziki akcji, i skoku, i tego specjalnego, co mamy, musimy wcisnąć jednocześnie, by móc kopać. Tego, którego używamy do ataku generalnie. Mamy przycisk. Pyk. I możemy się wydostać. Tak można się bawić. Fajnie, że Sonic Adventure ma taki trochę otwarty świat. Niektórym osobom się to nie podoba, ponieważ to hamuje rozgrywkę i... O właśnie, nawet takie coś możemy zdobyć. I przede wszystkim fabuła jest dziwna, taka trochę kiczowata. Kiczowata, bo jest, ale musi być, tak? Szczerze powiem, nie do końca się z tym zgodzę. O kurde. Nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ... słuchajcie, w innych grach z lepszych serii na przykład... Ty mówisz, że Sonic jest złą serią, ale na przykład w... O Jezu, jaką serię na przykład mogę podać? Nie wiem, w niektórych RPGach... Nie podam tytułu, bo ja naprawdę nie kojarzę nazw, nie wszystkich, nie wszystkie znam. Ale w niektórych RPGach, czy tam innych przygodówkach, na przykład Click Endpoint oraz takich innych, też akcyjnych, też są dziwne fabuły, dziwne niewyjaśnione okoliczności, więc to takie, wiecie, Sonic to ma być platformówka szybka, tak? Taka biegana, też przygodówka, jednocześnie. Ale z drugiej strony, mówienie o tym, że Sonic Adventure jest słabą grą, powiem tak, każdy ma swoje zdanie, ale żeby przytaczać jakieś przykłady, takie, które nie mają ze sobą połączenia, ja tylko tak, wiecie, mówię dla... informacji, żeby po prostu, nie wiem, no niektórym się coś utrwaliło, albo żeby wiele osób zapamiętało to, co mówię. Kurde, miałem gdzie indziej zupełnie. Miałem się wrócić z powrotem, wziąć tamten przycisk i go tutaj przenieść. Kurde, ja nie myślę. Ale przynajmniej dowiecie się, co uważam o Sonic Adventure, bo wcale to nie jest zła gra, tylko powiem wam... Słuchajcie, czy jest jakaś gra, która jest na wszystkie sposoby jej wykonania, czy muzyka, czy gameplay, czy kamera, czy ładowanie się grafiki i tak dalej, czy samej grafiki, czy w ogóle przyjemność z grania, sterowania, wszystko inne, klimat, fabuła, jest idealna? Nie ma takiej gry. Słuchajcie, nawet ta jedna z najlepszych gier, która się pojawi, czy już jest, od dawna... to zawsze chociaż jeden błąd, jeden minus się pojawi. Zawsze. Nie ma takiej gry, która jest pozbawiona błędów. Bo jeżeli mamy mówić na przykład, nie wiem, o najlepszej grze, nie wiem, powiem teraz The Last of Us na przykład, tak? The Last of Us na PS3 wygląda po prostu obłędnie. To jest najlepiej wyglądająca gra na PS3. Ustanowił ten tytuł pewien krok milowy na tej konsoli, na siódmej generacji. To jest najlepszy tytuł, tak? Ale niektórych mogą męczyć właśnie takie klimaty ciężkie, jakieś takie okoliczności, wiecie, negatywne, jakieś takie inne jeszcze sytuacje. Do każdej gry można się przyczepić, a o niewielu grach można się fajnie wypowiedzieć. Więc, żeby zbadać konkretnie grę, trzeba o niej coś naprawdę wiedzieć. Ale tak naprawdę, nie, że tak powiem i wiecie, jest do dupy. Dobra, mamy Red Mountain. Bardzo mój ulubiony poziom. I tutaj, głównie ze względu na muzyczkę, ale też i na sam charakter levelu, po prostu jest fajny. To jednak wiecie, no, na temat danej gry trzeba najpierw trzeba ją poznać w ogóle. Gdzieś mi się zdarzy czasami coś powiedzieć nie tak o grze, jeżeli ją nie ograłem. Na przykład, nie wiem, Sonic Boom Shattered Crystal.
ale moje zdanie się nie zmieniło w stosunku do 2 lat temu, co mówiłem o niej. Także ona po prostu nie będzie udanym tytułem, po prostu będzie takim... Mówiłem wtedy, że to będzie gówno. Trochę przesadziłem z tym zdaniem, ale mówiłem, że to nie będzie najlepszy tytuł Soniciem, jaki się pojawił i tu się akurat z tym nie pomyliłem, bo wiecie... Gównem to nie jest, faktycznie, ale to nie jest najlepszy Sonic, jaki grałem w życiu. Przynajmniej na 3DS-ie. Gdzie jest ten gnój? Na dole? Pięknie! Patrzcie, jaki czas. Masakra. Trzeba po prostu mniej więcej skanować teren. Orientacyjnie. To nie jest wcale zły patent na te poziomy. Po prostu trzeba... być w pobliżu jakiegoś miejsca, żeby znaleźć. To nie jest nic trudnego. No i tu pewnie będzie na górze, albo gdzieś ukryte. O, tutaj. O, widzicie. I patrzcie, jak szybko. I co? I poziomy z nakresem są takie złe? Wcale nie. Ktoś się wypowiadał, że poziomy z nakresem to jest najgorszy pomysł, jaki pojawił się w Sonicu, bo to jest, wiecie, mało dynamiczne i... w ogóle nie dające satysfakcji. A patrzcie, przeszedłem nawet w mniej niż 2 minuty już taki etap. Po pierwsze, dlatego, że ja szybko się rozglądam. Ja szybko patrzę, gdzie co jest. Po prostu staram się sprytnie do tego podchodzić. Jeżeli ktoś uważa... Ja wiem, że komuś się może to nie podobać, naprawdę. Rozumiem. Spoko. Ale to nie jest najgorszy etap. Może to jest jeden z mniej przyjemnych, rozumiem. Ale to nie jest najgorszy etap. Najgorszy etap, wiecie, z kim będzie? Dowiecie się. Dobra, jeszcze mamy Sonica i Tailsa i do nich teraz pójdziemy i teraz się zamknę trochę. Whoa! What do you think you're doing? All right. Put him up. Hand over the emerald now. That's not gonna happen, buddy! I teraz, z perspektywy Knucklesa, musimy pokonać Sonica. To jest śmieszne w tej grze, że najpierw byliśmy Sonikiem. Zależy, jak jeszcze pokonowaliście grę. Chociaż... Chociaż najpierw gra się na początku Sonikiem, ale potem? Ale potem, wiecie, można sobie wybrać albo Knucklesa, albo Tailsa, ale lepiej... O cholera jest. Lepiej wszystkich... Kurde! Sonic! Jesteś niedobry. Ale najlepiej wszystkich po kolei pokonywać. Przechodzić. That's all there is to it. You guys are too easy. That's a Chaos Emerald. First come, first serve, they say. And you serve me too well for your own good. You can't get away with this. Knuckles, did you let him trick you again? Like you weren't. Smooth move, knucklehead. I've got 4 emeralds now. Here, Chaos. Także każdą cutscenkę, słuchajcie, patrzy się różnie. I to jest właśnie bardzo fajne w tej grze. Może z perspektywy tak... Może nie perspektywa, ale patrząc na ogólny sens fabuły, trochę się to nie klei. Chociaż zamysł tej gry jest właśnie taki, że żeby te różnice właśnie istniały. Jednak...
fajnie się to ogląda dzisiaj. Jak się rozumie grę, to naprawdę okoliczności między bohaterami są bardzo zróżnicowane i można je spokojnie wymienić. I to mi się podoba. Wracając do tematu z w ogóle całą grą, po prostu chcieli Sonic Team zawrzeć inny układ gry, tak? Nie chcieli robić z tego kolejnej, takiej wiecie, przygody na szybko, tak? Żeby szybko przejść i szybko zapomnieć. Bo tak się dzisiaj robi gry właśnie. Dzisiaj się robi gry w taki sposób, i wtedy jeszcze trochę w latach 90. była taka tendencja, żeby zrobić grę, która będzie dosyć krótka, będzie miała kilka etapów. No nie wszystkie wtedy miały, ale w większości, tak? Platformówki, przygodówki, generalnie dużo takich gier wychodziło, tak? W większości. Dzisiaj jest dosyć podobnie, bo gry są tak tworzone, żeby one szybko się przeszło i żeby o nich szybko się zapomniało. Przecież patrzcie, jak co roku zmienia się lista najbardziej popularnych gier. Przecież gra, która już w tej chwili ma 2 lata, czy 3, ona już jest praktycznie zapomniana przez wielu. Cholera jasna, jeszcze przegrałem. Na przykład taki Watch Dogs pierwszy, który miał zrobić wrażenie, no nie udał się, tak? Nie udał się tak, jak Ubisoft chciał zrobić. Jednak już przez wielu jest tak zapomnianym tytułem, już nikt nie chce do tego wracać praktycznie, nie? Wiadomo. Wszyscy gadają teraz o tych najnowszych tytułach, tak? Że co to będzie. Słuchajcie, a teraz sprawa jest taka. Czy w 2019, czy 2020, w przyszłości dalekiej, troszeczkę, czy będzie ktoś naprawdę solidnie pamiętał o tym, jak było w 2016 czy 2017? Bo dochodzę do takiego wniosku, że cykl takiego zapominania gier się powtarza non-stop. Po prostu wychodzą nowe gry. I pierdzielenie o tym, że to jest fajna gra i że to tego, zobaczymy za kilka lat, za 3 lata powiedzmy, zmienicie zdanie. What are we waiting for? My workshop's cooked, so let's get the tornado and go after it. Good idea. Hey, Sonic. You go on ahead without me. I have some things I need to take care of. No problem, Knuckles. We'll take care of everything here. Let's move. Czasami te akty są śmieszne. No i wracając jeszcze na krótko do sprawy, bo naprawdę nie rozumiem ludzi, którzy będą się jarać grą parę miesięcy po premierze, ale tak jest naprawdę, to weźcie to pod uwagę i zastanówcie się wszyscy po kolei. Nie mówię, że to jest złe, bo na przykład zdarzy się zapomnieć o jakimś tytule, ale żeby mówić na przestrzeni lat później, że ta gra była albo że jest słaba czy coś takiego, a na przykład, nie że jest słaba, może źle powiedziałem, ale na przykład, że wiecie, niektórym mogli zmienić zdanie, czy po prostu mówić jakieś dziwne teksty, których wcześniej by nie powiedzieli. Wiadomo, każdy może zmienić zdanie, ale ludzie zapominają o takich fajnych, starszych grach, bo po prostu oni chcą czegoś zawsze nowego. To nic złego, tylko fakt mówienia o tym, że słuchaj, to było parę lat temu, to się nie liczy, zagraj po prostu w coś nowszego. I ja obalam ten mit. Ja gram w każdą grę, która mi się podoba. Nawet z lat 70. mogę spokojnie w jakiś tytuł z Atari pograć. Naprawdę, mi grafika nie gra roli, ja mam gdzieś grafikę. Szczerze powiem tak. Ostatnia taka moja wolna chwila na gadanie i to będzie wszystko, bo widzę, że nakres już się nudzi. Grafika na PS4 jest spoko, ale patrzę po prostu na gry, tak obserwuję je wszystkie, jakie wychodzą, bo mam dostęp do najnowszych gier i wiem jak one wyglądają. Szczególnie, że pracuję w MediaMarkcie i mam do nich dostęp, tak? Wiem już coś na ten temat trochę. Nie robią na mnie wrażenia te gry graficznie. Kiedyś robiły na mnie wrażenie. Może głównie dlatego, że nie miałem komputera i nie miałem jeszcze takich wymagań. Teraz nie mam żadnych wymagań.
Wymagania mam tylko takie, żeby gra działała fajnie i żeby miała coś śmiesznego za zaopatrzenie. Na przykład Knuckles, który idzie pomału do przodu, aż miał iść do tyłu. No cóż, takie rzeczy, takie życie. To, słuchajcie, grafika już stanęła w miejscu, ona nie będzie się rozwijać za bardzo. Ostatnia rewolucja graficzna, jaka była, to ona była przy czasie PS3, PS2 na PS3, na tym przeskoku. PS3, PS4, jakość tekstur jedynie się podmieniła, jakieś tam bajery, ale to żadna tam, wiecie, żadna zmiana, to jest nowo, to jest nic nowego, to jest po prostu oczywistość, to musiało wejść w normę. Aha, okej, czyli mamy iść do dżungli. No, także tym moim wywodem skończę mój temat, także naprawdę, nie zapominajmy o tych starszych grach już mających po parę lat. Bo naprawdę one są dobre. Jeżeli naprawdę lubicie, powiedzmy, nie wiem, jakieś tam, wiecie, gry w stylu GTA, czy lubicie wyścigi, czy inne, pamiętajcie, że najnowsze tytuły to nie jest najważniejsze, bo najnowsze tytuły, one z czasem, później do nich się wraca tak chętniej. Jest coś takiego, że na przykład dzisiaj zagramy, powiedzmy, w, nie wiem, nadchodzące Gran Turismo 7, a po 5 latach wrócimy do niej jeszcze z bardziej większą taką korzyścią, bo wtedy mówiliśmy, a takie sobie, bez szału, no wiecie, tak jest, nie? Więc słuchajcie, jednak te starsze gry mimo wszystko mają to do siebie. Nowsze może już tego nie mają, ale z czasem to się zmienia. Warto jednak pamiętać, że nie dlatego, że nie ma się jakiegoś sprzętu, po prostu tylko dlatego, że nie wszystkie gry muszą mi się podobać. I to jest zbyt proste do objaśnienia przeciętnemu Kowalskiemu. Dobra, ja myślę, że to koniec będzie odcinka. Dobra, czyli droga, czyli drzwi do przeszłości trzeba otworzyć tymi kluczami, żeby potem dowiedzieć się, co dalej. Bardzo was wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za wysłuchane ileś tam minut. Mam nadzieję, że się też mądrze udzielicie. I zapraszam na kolejny odcinek. Będzie tym razem mniej gadania, a więcej akcji. No bo dzisiaj kilka myśli do mnie przyszło, a wiecie, warto o czymś porozmawiać takim. Bo naprawdę powiem wam, świat jest różny i trzeba oczekiwać od tego, że każdy będzie miał inne zdanie, ale też my mamy prawo do własnego. My mamy prawo do własnego i nie możemy się czuć zależni od kogoś, kto albo plecie bzdury, albo mówi zbyt wyrachowane słowa na temat czegoś, co na przykład, nie wiem, nie lubicie. I to się liczy. Trzymajcie się swojego zdania, badajcie na własny sposób. Cokolwiek, już nie tylko gry, filmy, muzykę, obojętnie. Można to obejść, warto tylko mieć otwarty umysł. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, do zobaczenia już niedługo.